Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku trochę luźniejszej gadki. Ostatnio mówiłem o niektórych patentach, jakie ja stosuję przy gupikach, a dzisiaj pokażę Wam, co się dzieje u mnie z tymi rybami. Tutaj jeszcze widzicie pierwsze samce, od kiedy z powrotem wróciłem do tej ryby. Już po części znalazły nowy dom, zostało mi parę sztuk. Jedną z tych ryb sobie zostawiłem. Zastanawiam się jeszcze nad jedną. No i oczywiście te wszystkie samce granatowe, jakie udało mi się uchować, też zostaną u mnie w zbiorniku. Za chwilę pokażę Wam nowe ryby. Mianowicie jest to drugi miod. Samce też zaczynają się już wybarwiać. Samice zostawiam sobie na obecną chwilę tylko te z tych moskiewskich granatowych. Myślę, że po wymieszaniu z tymi samcami i z tymi z następnego miotu mogą wyjść ciekawe ryby. Jak na razie można zaobserwować, samce mają dosyć tą krótką płetwę grzbietową. Przyda się wprowadzenie jakichś osobników, które to zmienią. No i będę kombinował, żeby moje ryby, samce, jak i może w późniejszej przyszłości samice, miały jednak tą płetwę pokaźniejszą. Wybiorę sobie za kilka miotów coś, do czego będę próbował, żeby te ryby się mieszały, dawały jakiś fajny efekt, który mi się spodoba, i sobie będę próbował już potem z tych ryb, które będę miał, rozwijać jakąś cechę, a resztę po prostu wypychać dalej w świat, tak jak to robię na obecną chwilę. No, jak widać, fajna skórka tego gupika, wzorki na ciele. Co jeszcze można powiedzieć? Ogony też nie są najgorsze. Wzrost tych samców oceniam na zadowalający. Zobaczymy, jak dalej, ale na razie rosną. Nie zatrzymały się, nie są takie skarłowaciałe. Tutaj ten jeden granatowy, który widać, taki trochę szczupaczek. Ale już następne samce, które będzie widać na dalszych części tego filmu, mają już trochę inne kształty, więc zobaczymy, co z niego będzie. Dam mu jeszcze szansę, a jeżeli mi się nie spodoba, pójdzie w świata, zostawię któregoś z tych dalszych, które już podrastają. Także zobaczcie, co teraz obecnie dzieje się w zbiorniku. Te samce już stąd wyemigrowały do mojej 105, jeden do akwarium ogólnego, i teraz jest miejsce tutaj dla nowych rybek. Za chwilę zobaczycie, jak te ryby tutaj wyglądają. Tutaj na załączonym obrazku widać już następne pokolenie, całkiem inne ryby, całkiem inaczej ubarwione. Jest kilka sztuk tych granatowych, bodajże 2 czy 3 sztuki samcy, bardziej już masywne niż ten pierwszy, który Wam tam pokazywałem. Samica, tak jak mówiłem, zostawiam sobie te z tymi ciemnymi płetwami. Są to samice od tej odmiany moskiewskiej, także zobaczymy, co z nich będzie. Jest kilka samic, które już są sporo większe od pozostałych, a są z tego samego miotu, więc akurat te sobie zostawię. No i samce, tak jak widać, z tamtych samic, które przyniosłem ostatnio, musiały być chyba jakiś, moim zdaniem, kontrakt z odmianą gupika Endlera, bo widzę tą taką charakterystyczną niebieską kropkę na ciele. Nie każdy ma, ale w większości. No, zobaczymy, jak będą się rozwijać pod względem wielkości. Jeżeli będą to takie rybki małe po Endlerach, no to będę sobie je dalej wypychał w świat. A jeżeli urosną do jakichś fajnych rozmiarów, już widzę, kilka ma szersze ogony, to po prostu sobie tą rybę zostawię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na obecną chwilę zostawiam te wszystkie granatowe samce, do nich te właśnie samice z tymi ciemnymi płetwami. Wszystkie inne samice idą w świat i po prostu zostawiłem sobie jednego na obecną chwilę samca z tych, których są wcześniej prezentowałem. No i z tych, co tutaj widzicie, też widzę, że z 2-3 raczej powinny do mnie zostać. Zobaczymy, jak się będą dalej rozwijać, wybarwiać. Teraz już te samce są osobno od samic. Tutaj byłem właśnie przed przełapywaniem tych oto samców do
zbiornika z samcami. Na obecną chwilę samice już pływają same, a wszystkie samce są w osobnym zbiorniku. Tam sobie spokojnie będą podrastać. To samo samice. No i to, co będzie mi się podobać, zostaje ze mną, a reszta pójdzie właśnie do 105, gdzie stamtąd wypłynie sobie gdzieś w świat i dalej będzie się rozmnażać. Myślę, że jak na obecną chwilę mało strat w tych kupikach. Tutaj w zasadzie w tym zbiorniku jest jedna sztuka tylko do odstrzału, mianowicie jest krzywa. Być może gdzieś tam Wam się rzuci na filmie w oczy. Ostatnio próbowałem ją złapać, ale niestety gdzieś mi uciekła. Jest to samica, także mniejszy problem. Złapiamy sobie tą samicę, no i wiadomo, pójdzie na wieczne wody. Żeby nie było, że tylko same gupiki, to jak widzicie, molinezje też dają o sobie znać. Ostatnio zanurzenie sitka w rośliny. No i widzicie efekty tego połowu. Trochę sztuk czarnych, trochę złotych, trochę nakrapianych. Czyli wszystko po staremu. Molinezje też mają się dobrze, mimo tego, że pływają razem z gupikami. A tu już samce z tego pierwszego miotu wystawione na sprzedaż. Tak się właśnie prezentują. Także podsumowując, od jakichś 3 miesięcy powrót do gupika. Uważam na chwilę obecną za udany. Pierwsze sztuki, tak jak powiedziałem, już poszły w świat. Straty w zasadzie minimalne, jeżeli chodzi o sztuki, które już się u mnie urodziły. W zasadzie prawie wszystko udało się odchować. Dalej rośnie, wyglądają na zdrowe. Rosną po prostu w oczach. A co chodzi o dorosłe sztuki? No to tak jak mówiłem, chciałem wyciągnąć młode, co się udało. No i niektóre sztuki popadały, niektóre zostały. Teraz będę bazował już na tych, które urodziły się u mnie. Będzie łatwiej mi coś z tego wyciągnąć, a w międzyczasie dojdą jakieś kolejne samice, żeby trochę zmieszać krew. No i tak to właśnie wygląda. Teraz zapraszam na krótkie podsumowanie.